Siemanko ludziska, ja jestem Sebastian Szyba Szybisty. Cieszę się, że oglądacie mój filmik. W dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie w Uncharted 4. Zatem zaczynamy przygodę z Drake'iem. Weźmy sobie może umiarkowany, żebym się nie denerwował, jak to zwykle bywa w tych grach. Wspomaganie, celowanie. Może być pomoc kamery, pojazd. No, żebym się nie gubił. Ok. Kontynuuj. Świetnie, ludziska. Jest to mój pierwszy odcinek w nowej serii. Mam nadzieję, że nie będę dawał dupy, jak to zwykle bywa. Jak to mój brat powtarzał, to się łajzo urodzi, łajzo pozostanie. Mam nadzieję, że w naszych odcinkach to się trochę zmieni. I pokażę wam bardzo fajne przygody. Bo słyszałem, że Uncharted 4 jest świetną grą. Dawajcie znać, jak u was spędzacie wakacje. Czy równie ekstremalnie, czy skydive też się pojawił u was w życiu, czy zastanawiacie się może nad takimi skokami. Może trochę nad wakeboardem, na co was serdecznie zapraszam. Bo ja czerpię z tego ogromną satysfakcję. Dobrze, na tym mamy już Drake'a. Ach, to nie. Róży, dobrze. Trzymaj się! Ruszę sobie. Brata! Zaraz nas dogonią! Tak, wiem, wiem! No to przejdź! Sam szybciej już nie popłyniemy! A, myślałem, że tam są motorowcy. Myślałem, że jakieś jakiś samochodzie. No, no, zaczynamy. Gaz. Płyń w stronę wyspy! Spróbuję ich zatrzymać! Strona wyspy. O, gdzie jest wyspa? Niech to! Zbliżają się! No strzelaj, no nie pomagaj mi trochę, a nie choroba. Nie mam cię tutaj, to żeby się patrzył. Staranuj! Prawda, to żeby strzelaj mi pomagaj. Ej, frajerzy! Powiedzcie swoim szefom, żeby znaleźli sobie własny skarb! No. Świetnie. Za wiele to ja tu nie zdziałam! Nie daj im się zbliżyć! Jak zakładałem ten kanał, w ogóle zakładałem sobie, że będzie to wszystko wyglądało idealnie. Ja staram się zawsze być takim profesjonalistą. Duża łódź! Duża! Żeby wszystko było... Nawet przykupiłem miniaturkę przy filmikach. Wydawało mi się, że to jest troszkę łatwiejsze. Natomiast wcale do nas nie należy. Samo głupia miniaturka, naprawdę. Jedna miniaturka sprawia tyle problemów, że to jest po prostu masakra. Wczoraj cały dzień spędziłem. O! Grubo, blisko. Spędziłem po to, żeby się trochę pouczyć, jak stworzyć tę miniaturkę. I doszedłem do wniosku, że po prostu. No, trzeba trochę pofagować. Trzeba przyjąć do wiadomości, że jednak nie za każdym razem, nie za pierwszym razem, wszystko będzie tak jak po naszej myśli. Że inaczej trochę trzeba będzie się pomęczyć, żeby... No wejdź, Drake, no co jest? Pomęczyć, żeby... Żeby coś się udało zrobić. Kurde, silnik nie działa. Co? Mogę go wystarczyło tego naprawić, osłaniaj mnie! Dobra. Wracając do tych miniaturek. Dałem sobie zapotrzebować. Będą wyglądały na razie tak jak wyglądają, będę trochę bardziej się bawić tym cholera! Coś w końcu wybucha.
wiecie co, jednak muszę sobie wyłączyć te wspomaganie strzelania, bo jednak jest za łatwo. Troszkę jeszcze się wyłączyć. Tak, tak, udało się! Działa? Tak, dalej! No, tak jak mówiłem na początku, jestem na razie prosto na wyspę. Początku przygód z YouTube'em. Natar, uważaj, przed nami skały! Z chęcią bym wysłuchał ich, skupił się na tym, pozwólcie, że staram się jak mogę! No bo podobnie się jeszcze nie urodził. Natar, szybko! Trzeba sobie radzić w życiu. Trzymaj się! A wydaje mi się, że wy macie w grupie. Po twojej prawej! Uwaga, uwaga! Cholera! Będziecie widzieli, na czym powinienem pracować, na czym zwrócić uwagę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. O, to chyba jakieś wspomnienie Natana. Natan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania. No, moja mama zawsze, co mam z tobą zrobić? Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę. Będzie dobrze. Zostały mi dziećmi. Przecież zawsze jest dobrze. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. No, także na początku będę skupił się na gamingu, a w następnym tygodniu mam zamiar trochę ponagrywać się Wake'a. Skydive trochę będzie później, ponieważ dwa teraz tygodnie będę weekendowe na wyjeździe do Krakowa. Może jakiś pojawi się z tego vlog, zobaczę. Jak będzie coś ciekawego do nagrywania, to na pewno to nagram. O nic. Drive Club. Powiem na spowiedzi. Czasem lubię sobie grać w Drive Cluba, jak mam zamiast sobie przejechać jeden wyścig czy dwa, bo nie mam dużo czasu, żeby sobie pograć. Bardzo chcesz podążać. Co lubię sobie popykać takie gry, które wystarczy sobie przejechać jeden wyścig, dwa i wyłączyć sobie konsolę i przejść do kolejnych obowiązków. No, także najprawdopodobniej skoki w moim wykonaniu będą dopiero pod koniec miesiąca tego. Postaram się, żeby jakoś się w fajny sposób wam to pokazać, wszystko to ponagrywać. A na razie skupię się na gamingu, właśnie na tym Uncharted, bo naprawdę gra zapowiada się zacnie. Na Wake'u pokazać wam, jak u nas w miejscowince hełm, wszystko to jest porozstawiane, wszystko to jak wszystko fajnie działa. No dobra, to wychodzimy. Żebyś widzę nie spadł tego drachu. W górę i dookoła. Patrzcie, prawie jak park. Ślisko. Prawie jak mój kumpel Kamil. Pozdrawiam cię, Kamil. O, to prawie jak w Assassinie. Właśnie też zastanawiam się, czy nie nagrać właśnie prawie najnowszego Assassina Syndicate. Też słyszałem, że to jest bardzo dobra gra. Przeszedłem praktycznie każdą część Assassina, bardzo mi się podobała. Także wydaje mi się, że ta pozycja powinna się pojawić u mnie na kanale. Piszcie, jakbyście mieli jakieś fajne tytuły, które powinny się pojawić na moim kanale, to z chęcią ich posłucham. Może jakoś uda się zakupić i trochę pograć. Okej, po cichutku. Po cichutku. Jak w Tiffie. Pomagać właśnie schowaj takim się, chłopcom jak on. Oto ksiądz i zakonnica. Nie chcesz dostać dupę? Zna ksiądz moje zdanie.
Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj. Porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu. Nie rozmawiaj z rano, co to dobra noc, siostro Katrin. A mnie raz usłyszała za koniec gimnazjum, jeszcze pamiętam. O, drink, 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 chyba się. W gimnazjum. Ale nie pamiętam, jak miała na imię. Ale fajna była. Dobrze prowadziła torliki. No dobra. O, to jest odpowiedni moment. Dobrze. Widzę, że tu trzeba troszkę dalej. Okej. Nie. No, dobra. Udało się przeskoczyć. O. Było trochę hardkorowe. No właśnie, do środka. Sam, czekaj. Sam. No i hop. Dobra. Ale nie, naprawdę bardzo mi przypomina tego asesina tutaj. Wszystkie te ruchy, nie? Wspinanie się. No. Uwaga na zakonnicę. Jeszcze troszeczkę. Idziemy w górę czy w dół? Nie, chyba w górę. Dobra. Sam? No, sama nie ma. Ale jest latarka. Po sami. O, co jest, bracie? A, jesteś. Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, no że i musiałem mu przewalić. Nasza matka no. Zmarzy się w piekle. Natan, Natan. Ale 4 podobno jest 250 mimik twarzy Drake'a w tej grze. To, co mówię, a nie to, także co jestem przygotowany na to, że po prostu graficznie i całymi tymi efektami grami powali na kolana. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię bardzo dobre recenzje zbiera z nie chciałem czekać do świąt. Stron internetowych, które co? Zajmują się recenzowaniem tych gier. Kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Także sobie jeszcze trochę polatamy. Niezły skok. Dalej. Aleś ty lekki. Siostrzyczki cię lekki. Karmił, karmił. Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. Ja już nie pamiętam, kiedy miałem rekolekcje w szkole. Jak tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie, nie potrzebuję kłopotów. Zaraz, zaraz, którędy to powinienem iść? A, tutaj. Tak? Cyk, cyk, cyk. Dobra. O, może będę szybciej? A! No. Nie, no to jest asesina. Autentycznie. Tędy. Już prawie jesteśmy. Łatwo poszło. Dobra. Dobra, moi drodzy. Będziemy zaraz zbliżać się do końca odcinka. Ale... A
A przynajmniej tak myślałem. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, czego wam się nie podobało, na co powinienem zwrócić uwagę. Górą? Przeczytam wasze komentarze. Patrz i ucz się. Postaram się wszystkie na górę przeanalizować, ewentualnie to poprawić. Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. Aha, tutaj muszę przejść z drugiej strony, dobra. No, śmiało. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. No to niedobrze. Jak się rozstaje dziewczyną, no później nie ma co robić. Dobra, dojdźmy tam, gdzie mamy dojść. Nathan, weź nie myśl o tym. Dasz radę. Nie myśl o tym. Słuchajcie, nie myśl o tym. Jest, była taka sytuacja. Jesteśmy na Wake'u i kumpel chce zrobić sobie Rayli. Jak udało mu się zrobić, to wstał i powiedział: słuchajcie, trzeba po prostu nie myśleć o niczym, nie? I skoczył. Nie myśl o niczym. Jak to się biegnie? Trzymam cię! No bez rozpędu widać też, że da się da radę przeskoczyć. Prasizna. Ta. To pikuś. Trzymaj się blisko. Super, co? No, ekstra. Chodź tędy. Tuż za tobą. Dobra, jeszcze trochę. Dotrzyj do punktu docelowego. Zaraz będziesz skakać. Okej. Okej. Dokładnie po środku. Powolutku. Tylko spokojnie. Ups, czy to grzech? Chyba tak. Gotowy Tarzanie? Dobra. Tarzanie. Dobra, do dzieła. Tarzan Boy. Albo teraz jak Pazdan Boy. I hop! Bujanie. I hop. Dobra, tylko Drake tam nie spadnie. No, także jeszcze trochę sobie pochodzimy. Dotrzemy do końca. Będziemy się zbliżać ku końcowi tego odcinka. Żeby nie było nudy. Poskaczamy sobie jeszcze trochę. Ale to było dobre, pamiętam z tym Rayli. Koleś, to Patryk, nasz kolega z Wake'a. Po prostu taki podjarany był, nie? Że udało mu się zrobić te Rayli. No, jeden z najtrudniejszych trików na wakeboardingu. Ja jeszcze nie potrafię. No, stał i chłopaki się pytają, no jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić, nie? A on mówi: słuchajcie, trzymasz, skręcasz i nie myślisz o niczym. Patryk, dobry koleś. Pozdrawiam. Najgorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz, dokąd iść, tak? A, mniej więcej.
No, nie myśl o niczym. Zostań tu i obserwuj. Twoja kolej. I hop! Trzymam cię! Chodź. No dobrze, że mnie zapałeś. Chodź. No. Moi drodzy, w tym odcinku już wszystko. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.